Kolejny projekt uchwały Komisji Komunalnej w sprawie proponowanego zakazu parkowania w południowej części Alei 3 Maja. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątek Zawodza negatywnie opiniuje propozycję ZIGIT dotyczącą ustanowienia zakazu parkowania na południowej części jezdni Alei 3 Maja. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Rada Dzielnicy Piątek Zawodza zdecydowanie negatywnie ocenia pomysł wprowadzenia zakazu parkowania na południowej części jezdni Alei 3 Maja. Ocenie Rady Dzielnicy Piątek Robocza pomysł ten nie znajduje mogącego się obronić uzasadnienia. Rada Dzielnicy Piątek Robocza pragnie przypomnieć, iż celem działalności ZIGIT powinna być troska o komfort mieszkańców Krakowa, nie dość wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej przez potencjalnych najemców płatnych parkingów. Parking w ciągu Alei 3 Maja jest bardzo popularny wśród Krakowa, korzystają z niego zarówno rodziny z dziećmi, czy osoby uprawiające sport na terenie parku Jordana oraz Błoń, ale również mieszkańcy, którzy pozostawiono swoje samochody w celu korzystania z kontynuowania dalszej podróży komunikacją tramwajową kursującą w każdy dzień kącik. Propozycja ZIGIT-u wiązałaby się z prowadzeniem dodatkowych utrudnień dla Krakowa oraz doprowadziłaby narażenie na dodatkowe wydatki osób, które spędzają czas na świeżym powietrzu, co powinno być promowane, a nie w ten sposób utrudnione. Także jest to odpowiedź na takie sygnały, które docierają do nas w sprawie propozycji ZIGIT-u. Chodzi o to, że parking, który jest od strony ulicy, od strony Alei 3 Maja przy stadionie miejskim, on jest niewykorzystywany i Zarząd Infrastruktury Sportowej, z informacji, które są powszechnie, są podane jakby do powszechnej wiadomości, myślę nad takim rozwiązaniem, żeby ten parking przy stadionie miejskim komuś wydzierżawić, żeby zrobić ten parking płatny, ale dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w rozmowie z jedną z krakowskich gazet powiedział, no, że przecież no, jakby taki dzierżawca mógłby zarabiać, jeżeli obok jest taki duży parking bezpłatny. No to trzeba ten parking bezpłatny, proszę Państwa, zlikwidować, żeby tutaj na terenie, żeby stadion zaczął na siebie zarabiać. I w związku z tym przygotowałem tą uchwałę. Trzeba się zrobić. Nie zrobią parking dla autokarów tam. No. Niech autokarze. Nie autokary płacą. No. Czy można? Nie zrobią parking. Bardzo proszę. Znaczy, pani radna banku. Dziękuję. Pierwsza, czy to jest, bo propozycja ZIGIT, czy to nie jest propozycja ZIS-u, czy też ZIGIT przyklepał, to jest jedna rzecz. A druga, dlaczego tylko po południowej stronie, a po północnej już nie? Likwidujemy parking? Tam jedziemy takimi zakosami, jest po południowej i po północnej parku. Na całej ulicy. Ja bym tu się nie bawiła w stronę południowej ulicy, tylko po prostu na całej na alei. Więc to taka drobna poprawka, bo nam po południowej zostawią, po północnej zlikwidują i po ulicy mamy z głowy parkingu. No tak, ale tam gdzie jest po północnej, to tam będzie strefa płatnego parkowania. Bo... Podobno ma być cała aleja wyjęta spoza strefy parkowania. Tak była propozycja kiedyś. Według mapy, według tego co przyglądałem się, to strefa jest do oleandrów. No tak, ale... I parking po północnej jest dla oleandrów, a w zasadzie za oleandrów... Opowiem, żeby ktoś dzielił ulicę na północ-południe i z prawej wolno parkować, z lewej nie. Zostawmy raczej, szczególnie tak wąską ulicę. Rozumiem, że to są aleje i je dzielimy osią, prawda? Także to jest pierwsze i drugie, to nie jest propozycja ZIS-u, tylko propozycja ZIS-u. Generalnie wydaje mi się, że ta uchwała jest zasługująca na poparcie, natomiast czy też ten projekt, natomiast jedyną ja uwagę z uzasadnienia, że ja bym jednak nie pisał, że tutaj powiedzmy, nie sugerowałbym, że ZIS, bo rozumiem, że to ma przekonać między innymi ZIS-u wycofanie się z tego pomysłu, więc nie zarzucałbym im, że był zasadniczy, że promują naprawdę prywatny biznes kosztem dobra mieszkańców. To jest poważny zarzut i nawet jeżeli on, powiedzmy, czujemy, że może mieć coś wspólnego z rzeczywistością, czyli jakąś słuszność, no to wydaje mi się, że nie powinniśmy jako Rada w ten sposób się wypowiadać. I to zostało powiedziane. Wydaje mi się, że to nie ma sensu tego w uzasadnieniu pisać, w związku z tym, że po prostu nie ma sensu iść na ostro, bo chcemy przekonać kogoś do tego, żeby się wycofał, więc nie ma sensu to tak jakby atakować sędziego, że jest, nie wiem, uczciwy, nawet jeżeli to czujemy, to chyba nie, czy czułoby się, to nie ma sensu tego mówić, skoro od niego zależy rozstrzygnięcie sprawy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że można napisać ogólnie miasto, prawda, czy miasta, nie wdawać, czy to jest Zikit, czy ZIS, bo czy któraś z tych jednostek miejskich, bo to są jakieś ustalenia między nimi, jedna jednostka zarządza stadionem, druga zarządza drogami, znakami, jeszcze trzecia mieniem, więc może napisać ogólnie, po prostu nie jest to rola miasta i miasto. Oni sobie już skierują uchwałę tam, gdzie do Zikitu i do ZIS. Ja bym panie przewodniczący rozmawiał o tym trochę, że wszystkie punkty miejsca, gdzie znajduje się nazwa Zikit, zamienić instytucje miejskie. Nie, to tak grozi o pisemnie. Bo ja rozumiem, że na razie to były takie ogólne stwierdzenia, natomiast żebyśmy przeszli do konkretów. I tą południową część. To ja mam swoją poprawkę, którą chciałem odczytać, czyli żeby w tytule było w sprawie proponowanego zakazu parkowania na Alei 3 Maja. W paragrafie pierwszym raz 95 roku, że negatywnie opiniuje propozycję dotyczącą ustanowienia zakazu parkowania na jezdni Alei 3 Maja. I także w uzasadnieniu, aby w ocenie Rady Dzielnicy Piątej Krobocza pomysł nie wykreślić właśnie to słowo. Pomysł nie znajduje mogącego się, nie, to zostało. Pomysł nie znajduje mogącego się obronić uzasadnienia i zdaniu. Rada Dzielnicy Piątej Krobocza stoi na stanowisku, iż celem powinna być troska o komfort mieszkańców Krakowa. Kropka. To jest zgodne z tym, co pan Hoffman mówił, żeby wykreślić, że pragnie przypomnieć i nie zaś wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej. A także w ostatnim zdaniu uzasadnienia, aby wykreślić ZIKI i napisać, propozycja zakazu wiązałaby się z prowadzeniem dodatkowych utrudnień zawodowych. To jest moja poprawka. Czy jeszcze jakieś? Autopoprawka, aby wszystkie słowa ZIKI zamienić na jednostki miejskie. Mhm. Czy jeszcze jakaś poprawka powstaje? Nie. Tak? To w takim razie przechodzimy do głosowania poprawki. Autopoprawki nie głosujemy. Natomiast, czyli jedna poprawka to jest ta moja. Czyli nie ma potrzeby przeczytania. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki, mojej poprawki, którą przeczytałem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam, że poprawka została przyjęta jednogłośnie. W takim razie możemy przejść do głosowania całego projektu uchwały. Nie będę już odczytywał. Czy Państwa znaczy, jest za. Panie Przewodniczący, wtedy nie tylko tytuł się zmienia, ale też w paragrafie pierwszym znika ten fragment, ten pasus o południowej części. Tak, tak, tak. Tak, kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę powiedzieć. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję, kto trzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta.